Dzień dobry, witam was w aktualizacji, bo już dawno nie było. O, koty się tu piorą. Krycik! Krytyk! O, dobra, nie wnikam w ich konszachty. One się raz kochają, raz się nienawidzą. Tak więc zaczniemy sobie od tej części. Ostatnio nagrywałam film, jak tutaj sprzątałam właśnie w moim pokoju. Znowu wisi tutaj kołdra i się suszy. Ale w suszarce, słuchajcie, już nie suszę pościeli, dlatego że całe pranie mi się tam non-stop w to zakręcało, więc sobie odpuściłam. I moja princeska, tutaj mam dwie sadzonki, trzy. Dwie z Biedronki i jedna z zielonego parapetu. No dużo różu nie ma. Gdzieś tam pojedyncze plamki mi się przytrafiły. Na dole mam jeszcze drugiego i ich jest trochę ładniejszy. Ostatnio udało mi się wylicytować, nawet nie wiem jak on się nazywa, ale jest to Scindapsus, jakaś taka bardziej kolekcjonerska odmiana na grupie. I on miał tego liścia, ten był w drodze, zamknięty, jeszcze taki bardzo malutki i tutaj wyszedł kolejny. Mój Epifilum mnie trochę rozczarowuje, bo nie wygląda ładnie, ma takie nikłe te wcięcia. Pomimo, że właśnie stawiałam na różne miejsca, żeby miał więcej światła, nic to nie dało, jest taki. Myślałam, że będzie tak ładny jak ten właśnie mój drugi, natomiast ma tu jakieś plamy i nie wiem, czy to nie było przelanie, dlatego teraz staram się go oszczędzać z wodą. Poza tym jest bardzo ładny. W tym roku wypuścił właśnie te dwa. No i ogółem jak ja go kupiłam chyba w tamtym roku, to był dotąd. Jedno i drugie było dotąd i to wszystko u mnie urosło. Także bardzo się cieszę z tej rośliny. Jest naprawdę przepiękne i cieszy moje oczy. Tutaj mam choję. Ta choja miała wełnowca, on ją zeżarł i miałam ją dużą. I to jest to, co udało mi się odratować. I jak widzę, zaczęła, słuchajcie, rosnąć. Ukorzeniła się, jest w ceramisie. Więc coś z tej choi będzie. Dalej mamy zroślichę. To jest ta zroślicha, chyba kupiłam w Leroy kiedyś. I mówiliście, że najpewniej są to dwie odmiany. No i jest to całkiem możliwe, bo właśnie tu mam całe różowe liście. A tutaj różowe z zielonym. Ten jest bardzo ładny, ciekawy. Taki ma kolor inny. Mam tu też filodendrona z Biedronki, Adam mi go kupił, bo myślał, że to jest właśnie ten Pink Princess, ale właśnie no, przywiózł mi do domu coś takiego i to nie jest to. Nawet nie wiem, jaka to jest odmiana tego filka, ale sobie fajnie rośnie, bo to był ten naprawdę maluszek taki. I tu mam coś, takiego filka, to jest chyba Red Sun, kupiłam go na Jungle Boogie i on mnie trochę rozczarowuje, bo nie jest jakiś taki piękny. Kosztował chyba 130 zł i owszem, dużo liści wypuścił, zagęścił się ładnie, ale myślałam, że będzie miał więcej tego koloru i też kombinowałam to z miejscem, nic to raczej nie dało. Tutaj mam Sansę taką fajną, ona tak nie za dużo urosła i tutaj kolejna Sansa, Aloes od koleżanki. Bardzo go lubię, ładnie się rozrasta cały czas i ma się dobrze. Naprawdę bardzo fajna roślina. Tu mam begonię, tą Ferox. I jak wiecie, ja tak z begoniami raczej średnio miałam różne begonie. Pierwsza to była chyba Polkadot. I niestety umarła, zamawiałam ją zimą na Jungle Boogie. Mam wrażenie, że ona przemarzła wtedy w transporcie, bo praktycznie od razu, zaraz po przybyciu do mnie, nie dość, że miała zimną ziemię, to później zaczęła gubić liście bardzo, ale ta nie była przesadzana i rośnie, słuchajcie. Taka jedna z ciekawszych begonii. Tutaj mam Pileum Moonwally, jest duża, ładna, lubi bardzo dużo wody. Czasami ją zasuszam, ale i tak zobaczcie jak rośnie. No i ją odmładzałam, bo to jest taka roślina, co szybko właśnie rośnie i trzeba ją ciągle gdzieś tam podcinać. Ale i tak ją kocham. Zobaczcie, jaka jest piękna. No, naprawdę wygląda cudownie. Tu mam Raphidophorę uciętą od mojej. I tak sobie rośnie. Ona tak raczej czeka, żeby komuś ją oddać. I alokazja. Ja nie przesadzałam tej alokazji, bo się jednak bałam. Ale ona ciągle puszcza nowe liście, słuchajcie. Kilka odrzuciła, ale to jest na przykład nowy i wygląda wspaniale.
No ma tych liści trochę, ale no tak się czasami też coś takiego dzieje. Nie wiem, czy to kwestia tego, że zwiędły te liście i później tak skończyły. Natomiast one żyją jeszcze. Nie żółkną, nie odrzuca ich, jest dobrze. Nie wiem, jak przeżyje zimę. Tą roślinę dostałam na urodziny w listopadzie. To zaraz będzie rok u mnie. No i ma się dobrze, puszcza tych liści całkiem sporo. Nie spodziewałam się tego i ten widać, że jest nowiutki, piękny. Pamiętacie, jak ratowałam moją strelicję od przelania? Tu chyba ją poparzyło słońce, ale wypuściła nowego liścia. Tu kolejny liść, trochę takie biedne, tutaj kolejny liść, ale są, więc żyje. No niestety już nie jest taka ładna jak była, ale żyje. Te trzy liście wypuściła, więc to jest zawsze coś. Tu mam mojego Prince of Orange z zielonego parapetu. Jest bardzo duży, zajmuje już dużo miejsca. No i ciągle wypuszcza nowe liście. Naprawdę roślina bezproblemowa. Jednego liścia wypuści, wychodzi następny, więc naprawdę sporo u mnie się rozrosła. Tutaj mam Tinekę. Ja go ciągle zasuszam, bo nie ma odpływu i się boję go podlewać. Ale po przycięciu, bo ja go przycinałam, tu widać, wypuścił właśnie. O, ten jest ładny liść, taki ciekawy. Wypuścił tutaj odnogę, łodygę i rośnie, więc też spoko. I dalej, słuchajcie, co my tutaj mamy. Skrzydło kwiata kwitnie mi jeszcze cały czas. Stare cały czas wycinam kwiatki, ale pojawiają się ciągle nowe. I chyba właśnie to, że tutaj przyniosłam go w ciemniejszy kąt i trochę zasuszałam, pomogło mu w kwitnieniu. No i nie spodziewałam się, pierwszy raz u mnie zakwit. Oczywiście kupiłam kwitnącego, ale wiecie, jak kwitnie u Was skrzydło kwiat pierwszy raz, to jest taki mały sukces. I Monstera, moja warigata, tego Wam nie pokazałam. Nowy liść właśnie wyszedł. Nawet słuchajcie, nie zauważyłam kiedy, już widziałam właściwie, że jest tylko taka rurka z pięknym mlecznym liściem, no i ukazał się cudowny liść. Tutaj ten mój Half Moon troszeczkę się obsuszył na końcówkach, ale i tak nie jest źle, trochę odrzucił tej bieli, ale i tak dalej uważam, że ta moja Monstera jest całkiem ładna, liście sobie tutaj obróciła w stronę okna. No i moja kratka jest coraz bardziej to zarośnięta przez moje właśnie tutaj pnącza. Widzę, że zieliskę trzeba podlać. Strelicja wypuszcza liścia. I tu kolejny idzie. I słuchajcie, ta królewska u mnie zdecydowanie lepiej. To była malutka roślinka, jak gdzieś tam w pierwszych vlogach roślinnych zobaczycie. Ja ją kupiłam w Biedronce i ona miała dosłownie ze 4 liście. Tak teraz właśnie robi się coraz piękniejsza u mnie, więc pomimo, że ta Nikolaj podoba mi się bardziej, to cieszy mnie, że ta królewska tak zaczęła właśnie ładnie u mnie rosnąć. Dalej właśnie pamiętacie, że ja miałam problemy z tą zieliską Green Orange, bo chyba ją przelewałam. Ona jest ciężka z podlewaniem, ja nie mogę tak zbytnio trafić. Teraz na pewno jest przesuszona i taka lekko zwiędła, ale wypuszcza nowe liście. To znaczy, że lepiej ją przesuszać niż chyba przelewać. Miałam taki okres, że wyglądała naprawdę źle. Jakby miała zaraz umrzeć, miała takie żółto-bananowe liście. Chyba właśnie od przelania. Więc zaraz będę tu podlewać. Przesuszone na pewno jest. Happy Leaf widzę, że tutaj się rozrasta. Cudowna gałązka urosła. Bardzo piękna odmiana Epipremnum. Nowy liść. Czekajcie, bo te rośliny, to wiecie, one tak tutaj się razem mieszają. No, cudownie to wygląda. Bardzo ładny. Też mała sadzonka kupiona na zielonym parapecie chyba. I zobaczcie, bardzo ładna roślinka. I tu mam z roślichę Frosted Heart. Nie wiem, czemu tak ten liść dziwnie wyszedł. Natomiast ja ją przycinałam i dosadzałam. I to jest to, co ja dosadziłam. Ale nie wiem, czy ja tego właśnie nie przesuszam z lekka. Ona ma tu taką bardzo luźną mieszankę. I zauważyłam, że akurat ta z roślicha, o tutaj ładną taką łodygę wypuściła. Tu są chyba ze 3 sadzonki, albo 4, 3. I muszę zaraz ją przypiąć do kratki. Pięknie wygląda.
Natomiast ono potrzebuje trochę więcej wody, zauważyłam, i ją przesuszam. Tu też jest na pewno, trzeba to podlać. Mój Philodendron, ten Malaya Gold, trochę tam mi zzieleniał. To też jest od niego. Ale jakoś tak bardzo się nie kochamy. Jest, bo jest. Po prostu tutaj miejsce zajmuję sobie. Tu jest Epipremnum amplissimum. Przyczepiłam do kredki i zaczął w końcu puszczać tutaj fajnie liście, co mnie cieszy. I tutaj też jest chyba do podlania. Ja częściowo podlewałam, ale wszystkiego nie zdążyłam. Pamiętacie moją szeflerę Melanie? Ja tak mówię sobie na nią pieszczotliwie. I wypuściła tutaj kawałek właśnie tego pędu. Ogółem zaczęła rosnąć w ceramisie. I wygląda coraz to ładniej. Bardzo lubię ją. Jest naprawdę ładną rośliną, taką właśnie. To nie jest do końca biel. To też nie jest taki żółty kolor. Nie wiem, jak to nazwać. Taki zarzucony zielenią. Bardzo ładny odcień tych liści ma. I każdy jest inny. Te są nowe, właśnie wypuściła. No i zamio mój. Pamiętacie, jak sadziłam go razem z wami? To chyba wypuścił. Taki duży właśnie liścior tutaj. Od zielonego, bo ja mam tu od dwie odmiany. A ten zielony to jest chyba Raven wyszedł właśnie. I później sobie zczarnieje, ale cieszy mnie to, że coś wypuścił w tym roku po przesadzeniu. Widać, że się tutaj zaaklimatyzował i jest gitara. Dalej moja trzykrotka, która porasta po prostu wszystko. Zastanawiam się, czy na klatkę schodową ją nie przenieść, bo tam mam półeczkę, Adam mi zrobił i mogę dać właśnie jakieś fajne wiszące pnącza, a to zaraz tak konkretnie. Dalej ten filek od Adama, tak średnio z nim mi idzie, ale wypuszcza kolejnego liścia, tego też wypuścił. Nie są jakieś duże, ale są. To najważniejsze, że nie umiera. Tutaj trebi. No trebi to się tutaj rozgościł niesamowicie. Ja nawet tutaj go nie ogarniam, podchodzę i dopiero teraz to wszystko w stanie jestem zauważyć, że to są nowe wszystko liście. Bardzo ładnie ten mój trebi wygląda. Tutaj miał taki trochę łysawy pęd, ale już tu od góry właśnie idzie i ja muszę wyciągać te liście, żeby pod kratką się nie rozwijały. Bo się trochę zniekształcają przez to, ale ten trebi super wygląda. No i moja Monstera Monkey Mask. No kurde, jestem taka z niej dumna, zobaczcie. Cudowny liść tutaj wypuściła. Na górze te liście są naprawdę bardzo ładne i miałam z nią problemy. Przelewałam ją, ona jest bardzo wrażliwa na przelanie, bardzo rzadko ją podlewam, ale no cudnie tu zarasta tą kratkę, pięknie wygląda. Liście ma naprawdę takie powcinane i no zadowolona jestem z tej monstery w końcu. Co tutaj dalej? To Epi Global Green, bardzo bezproblemowe. To jest nowa roślina u mnie, a zobaczcie, ile ona urosła tutaj. One się już tak razem, wiecie, sobie żyją te roślinki, one się tutaj plączą wzajemnie. O, taki pęd, który jeszcze nawet nie przypięłam nigdzie. Tu przypięłam, tu już widać, reszta urosła. No kurczę, bardzo ładnie sobie radzi to Epi. A tu jest mój Syndapsus Silveran. Pamiętacie, jak go tutaj do kratki przyczepiałam i był malutki? To teraz jest na samym końcu tej kratki ten... No niestety ten trochę wlazł pod kratkę. I będę musiała ciąć i też jakoś go zagęścić. Ale no, wygląda coraz ładniej, bo był naprawdę taki beznadziejny. Ale ma coraz więcej właśnie takich pięknych liści srebrzystych. No i refidoforka też bez problemu tam urosła. Była dotąd chyba cięta i to wszystko w górę urosło. Tu mam monsterę karstenianum schowaną. I też na tej kratce sobie naprawdę szybko rośnie. A tutaj jest Adansoni. Ja w końcu, słuchajcie, zgłupiałam. Nie wiem, czy Monstera Monkey Mask i Adansoni jest to samo. Ja kupowałam oddzielnie na zielonym parapecie właśnie tą Adansoni, ale jest brzydka. Jest taka biedna u mnie, no nie ma się czym tu chwalić. Nie wiem, czy ma za mało nawozu, ale no rośnie długa, liście ma takie małe, biedne. Nie jestem z niej zadowolona. Jest, bo jest. Tak obym to nazwała.
I jeszcze jedna skrzynka tu, ten Syndapsus, no to on tu porasta jak szalony. Mam tu też tą zielistkę Boni chyba, wypuściła sobie właśnie maluszka. Fajnie, bo też ją tutaj trochę przesuszałam niestety. I monstery tu przyniosłam, tą standelianę. I zamierzam ją tam przypiąć do kratki. Jeszcze nie miałam kiedy, dopiero ją tam tylko wsadziłam, ale będę przypinać tutaj do kratki, żeby ten kąt zarosła. No i z tego pokoju to tyle. Tu jeszcze mam jedną sansę taką. Też ją muszę podlać, bo tak się biedna aż zwinęła bardzo. Idziemy dalej do sypialni. Jaćka w sypialni, pościel zmieniłam, nie założyłam jeszcze firanek. To zaraz będę robić. Chciałam bardzo nagrać ten film. Tutaj mam epi. Słuchajcie, te rośliny zaczęły mi się wżerać w ścianę. I niestety odchodzi mi farba, jak próbuję je ściągać, więc ich nie ruszam na razie. Bardzo ładne. Persian Jade odmiana. Tak wyglądają jej liście. Rośnie powoli, ale sobie rośnie, więc jest ok. Jaćka śpi. Tutaj mam pomieszane Snow Queen i Marble Queen. I nie wiem, które to które, bo wyglądają identycznie. Tyle, że tutaj są trochę takie bielsze właśnie liście, ale z czasem on i tak troszeczkę zielenieje. Zastanawiałam się, czy też właśnie nie dać go na klatkę schodową, bo jest piękny, ale tutaj też mi ładnie właśnie zazielenia kąt. I zobaczcie, to wszystko w górę urosło tutaj. Tutaj widzę, że się niestety próbował wetkać pod lustro i liście by się nie rozwinęły. Muszę go tu zaraz przypiąć do tego patyka, ale to sobie urosło. Cała ta duża odnoga i super to wygląda. Jest taki gęsty, nie wiem jak go tutaj teraz poprzypinać, czy tak go poprzypinać i naokoło obkręcać. No, rośnie ładnie. Tu mam wełnowca u tej dyskidii, zauważyłam. I muszę polisekt właśnie zastosować. Wełnowiec nie jest aż taki straszny, jeśli chodzi o rośliny. Da się uratować, jak się w miarę szybko zauważy. To muszę pościągać i polisekt właśnie zastosować. A poza tym, no, nie wiem, czy jej trochę tu nie przesuszyłam. I tu mam też wełnowca niestety. Na tej kalatei. Nie, to nie jest kalatea. Zapomniałam nazwy. Jak zwykle skleroza. Cynantę. Okej. Okay. Też ma właśnie, postawię razem, żeby nie przechodziły nigdzie te robale dalej. Dalej jest sztawik i na zimę będę go raczej obcinać jak w tamtym roku. Tu mam aloesa. Humilisa. Jest okej. Okay. No i tak, piękna witonia. Ta przeżyła, ta słuchajcie, niestety pamiętacie, miałam tu dużo ładną, ale nie było mnie w domu, a siostra nie podlała ich. I ta uschła po prostu do zera praktycznie. To się odrodziło z korzeni. Ta fitonia to jest w ogóle jedna z moich pierwszych roślin. Miałam ją w szkle, dlatego mam do niej sentyment i chciałam, żeby mi odrosła i odrosła ta czerwona. No a ta widzicie, pięknie, pięknie wygląda. I ta druga też taka była, niestety uschła. I zaczynam od nowa hodowlę. Nie wiem, co zrobić z tym szczawikiem. To jest szczawik od mojej babci. I nie wiem, jak go przezimować. Czy go obciąć, czy on ma bulwy. Nie zaglądałam do środka, do korzeni. Nie wiem, co mam zrobić. Ma tutaj trochę nasion. Ja je chyba pozbieram. Też sobie ładnie urósł. Tak sobie zaczął zwisać. Aż taki duży nie był. Nie wiem, co to za odmiana. Natomiast jest bardzo ładny. O, jeszcze ma tu nasionka. I tak, nie wiem właśnie jak go przezimować. Jak wiecie, to dajcie mi koniecznie znać, bo nie chcę go stracić. I tu mam zestaw trzech z roślich. W ceramisie rosną, więc jest ok. I fikus mój tutaj w rogu sobie stoi. Wypuścił właśnie nowego liścia. Belis, bardzo ładny. Muszę go przypiąć do tego patyka, bo krzywo rośnie. Do światła się obraca, ale jest coraz to ładniejszy. I tu mam niestety moje wielkie rozczarowanie ostatnio. Kupiłam sobie, słuchajcie, dyskidię. No piękna była. Trochę ją kupowałam z taką dozą niepewności, bo była bardzo mokra i dosyć długo chyba w sklepie stała, widziałam. Natomiast ja ją przesadziłam praktycznie od razu. I miałam nadzieję, że co z niej będzie. Jeszcze jej nie podlewałam, odkąd ją mam i przesadziłam ją. No i takie są właśnie skutki. Na razie jej nie ruszam. Może część właśnie z
tej rośliny przeżyje. Co nie przeżyje, to utnę, wyrzucę, wiadomo, te suche. Wiem, że można z pędu jakby rozmnażać, ale jest to bardzo podobno ciężkie. Czytałam w necie, że właśnie potrzebuje dużej wilgotności i ciepła i że trwa to dosyć długo, zanim te korzenie się pojawią. Jak rozmnażaliście Aszynantusa, to dajcie znać, bo trochę mi jest go żal, bo jest naprawdę piękna odmiana. No, ale przelany był i tak się to skończyło. Cudownie wyglądał, jak go kupiłam. Ale mniej więcej wiedziałam, jak to może się skończyć. Kupiłam go w Brico Marché i kosztował chyba 7 dych. Dalej, zaczniemy od tej ściany. Pila Grazy, super sobie tutaj radzi. Ona ma tam nawadniacz taki ceramiczny. I tylko dlatego tu żyje, dlatego że ona lubi bardzo dużo mieć wody. I ja tam ten nawadniacz co chwila muszę dopełniać. I tu moje Cebu Blue Epi przyczepiło się do ściany. I niestety odchodzi i z farbą. Także nie mogę go teraz ruszyć. Nic z tym nie zrobię. Chyba że spróbuję to jakoś, nie wiem, wodą namoczyć. Delikatnie, ale to i tak nic nie da. Pozrywam to ze ścianą po prostu. Tutaj taka ściana była licha. Ale się bardzo ładnie rozrósł. No i lubię właśnie te srebrzyste rośliny. Więc co mam tutaj mówić? Uhodowany z jednego liścia. Kupiony, nie pamiętam kiedy, ale jeszcze wtedy nie był popularny i nigdzie go nie można było kupić. I ja kupiłam go na Facebooku. I z jednego liścia urosło to. Dalej, tu jest ten biedna Sansa, którą kupiłam na mojej szklarni chyba. Nie pamiętam, chyba tak. I za długo stała, niektóre pędy mi zgniły w tym kokosie. Ale tu chyba wypuściła nowego liścia, mam wrażenie, że on jest nowy. Więc ukorzeniła się i rośnie. Dalej jest ta Almond Jade, ma dwa babyki. I tu mam tą trzykrotę fajną z różem. Taką ładną, pomieszaną z tą purpurową. Purpurowa ma trochę inne liście, bardziej takie owalne, a ta druga odmiana bardziej takie wąskie i podłużne. Ale spoko się tu rośnie, od strony okna widać, że jest bardzo gęsta. Moje CRPG dwie kwitną tu cały czas i mnie to wkurza, bo odpada i ciągle jest syf przez to. I tutaj kolejna trzykrota, nie wiem, czy ona nie ma sucho. Nie, czekajcie, muszę go wyciągnąć. No, trzeba podlać. I tak, tutaj ten Fat Boy Sansa. I no nie wygląda w ogóle jak matka. To był matka, jak kupiłam to na zielonym parapecie, jako nieukorzeniona sadzonka i wyrosło z tego to. Także jestem trochę zawiedziona. W tym roku chyba wyszedł ten, to jest Masoniana Sansa. Obróciłam go właśnie. On stał w tej jakby konfiguracji w drugą stronę, w stronę okna i nie mogłam rolet przez niego zamykać, bo taki był przechylony. Obróciłam w stronę tutaj pokoju i jeszcze tutaj jeden liść jest schowany. Natomiast dlaczego one się tak wykręcają i nie są takie fajne jak ten, który tu był na początku? Te już są powypuszczane u mnie trzy. Właśnie. I bardzo, bardzo ładnie sobie tutaj radzi. Zobaczcie, jaką mam piękną smużynę Pink Lady. Jedną czy dwie już kiedyś przelałam, a ta się ma git. Też z wami ją przesadzałam. Była malusieńka. Ledwo, ledwo te korzonki tam byłam w stanie wsadzić do tej doniczki. A teraz wygląda właśnie tak po lecie. Chyba jej służy tutaj właśnie to moje okno. I tu mam Dischidie Numinarie. Zobaczcie, jakie kwiatki w ogóle ona ma. Takie cute, malutkie, bielutkie. Często ją tu przesuszam, bo ma dziurę i woda z niej leci. Ale pamiętacie, że ja ją prawie w tym roku zabiłam, bo ją przesuszyłam. I dotąd musiałam ją upierniczyć. I wszystko to poniżej urosło w tym roku, tego lata. Więc bardzo ładnie rośnie, bardzo jestem z niej zadowolona. Piękna jest. Polecam tą roślinkę.
Kot się przemieścił, biorę właśnie poszewki do naszej kanapy i ona tutaj sobie miejsce znalazła. Spoko sobie radzi w tym ciemnym kącie Aglaonema, wypuszcza właśnie nowe liście, to jest Silver Bay. Bardzo ładnie tutaj ten kąt mi zazielenia, jestem super z niej zadowolona. I mam tu dwie odmiany z rośli, też sobie super radzą, muszę je tu przywiązać do tego palika, bo no jak widać po prostu się wywracają. Tu mam skrzydło kwiata, tego Variegate, puszcza sobie nowe liście, niedawno też kwit, bardzo jestem z niego zadowolona, jest piękny. A z tej strony krecik, mega ładnie mikans rośnie, ja go wczoraj tutaj zaplątać musiałam tak wokół własnej osi, bo już wchodził na Brazila i bardzo ładnie te filki tutaj rosną, szczególnie właśnie ten mikans. I tak, juka jak to juka, cały czas spoko wygląda, mało wymagająca jest. Peperomia, już zarosła ten wazon. Prawie twarzy tutaj nie widać, bardzo spoko rośnie. No i Neon Epi, też jak najbardziej, ja go tutaj muszę tak owijać, bo już dotykał podłogi, nie chcę, żeby go odkurzacz tutaj mi, wiecie, uszkodził, ale super, super rośnie, jest naprawdę gęściutki. Moja biedna peperomiata String of Turtles, pamiętacie, jaką miałam z nią przygodę? Dostałam piękną sadzonkę dużą z zielonego parapetu, ale była kiepsko chyba potraktowana przez podróż, większość liści odpadła. Później miałam z nią problem i to jest to, co mi się udało z niej uratować. To już chyba wyrosło, to było takie małe, więc coś tam rośnie, ale no jest biedna. Żal mi tej rośliny, natomiast widziałam takie piękne, gęste, jak ktoś ma, to aż zazdraszczam, bo naprawdę bardzo mi się podoba i to jest moja druga. Pierwszą ja przelałam, druga, zamówiłam sobie dużą, no i taka właśnie, tak się skończyła ta historia z tą peperomią, dostałam zwrot, nie pamiętam już tam ile, bo to dawno było, kwitnie nawet, ale dostałam właśnie za nią zwrot, no i trochę mi żal, że jest taka biedna. Natomiast ta peperomia zupełnie na odwrót, jak ją tutaj kładą na tej półce, była taka, to wszystko niżej urosło, bardzo fajna roślina. To jest chyba Rocco Verde, też już potrzebuje podlania, czuję po liściach, że są takie cieniutkie. Ona jest raczej właśnie taka mięsista, bardzo fajna też roślinka, ma takie ciemne łodyżki i dosyć ciemne liście z jasnymi żyłkami. Bardzo, bardzo lubię. Tu jest na górze mój Epi Enjoy. Czekajcie, gdzie ja nie mam gdzie go postawić. O. Ciężka jest ta donica. Też spoko sobie tam radzi. Muszę raz na jakiś czas go ściągać, żeby tam go obejrzeć. Ale on tu, wiecie, on tu ma dużo tych pędów, tylko ja je ciągle kładę właśnie tak na ziemi, żeby gęsto wyglądała ta roślina. Ale bardzo go lubię. I tutaj nawet takie większe liście sobie wypuścił w tym roku. Bardzo ładny. Bardzo jestem zadowolona z tego Epi, jest ładne. Jeśli chodzi o tą dracynę, mam wrażenie, że ona stoi w miejscu i nie wiem, czy to był dobry pomysł właśnie z ceramisem w jej przypadku, bo ceramis takie duże rośliny całkiem kiepsko trzyma. W sensie, zanim one się ukorzenią, to są strasznie niestabilne. I co tutaj dalej? Moja ulubiona Sansa puszcza liście. Ten chyba też był nowy, czy ten, nie wiem, ale ona ciągle tu puszcza liście. Jest już naprawdę wielka, rozwaliła się mi tutaj. Zastanawiałam się, czy jakoś nie wziąć go, trochę nie związać, bo naprawdę zajmuje sporo miejsca. Ale uwielbiam ją i tak, tak czy siak. Tu, zobaczcie na tego liścia. No taki dzikus urósł, wielki, moja metalika. Śmiesznie to wygląda z tym jednym liściem. Przyniosłam tutaj też tego patyczaka z salonu, bo już taki wielki urósł, że tam mi dotykał blatu, a nie chciałam go ciąć, trochę było mi żal. I druga moja cerpegia. I jeśli chodzi o okno, to tutaj Sansy, królują Sansy. Ten babyk tak wygląda z tej strony, duży. Fajna jest ta Sansa. Tutaj też mi coś rośnie.
I tutaj trzeci chyba paluszek w tym roku u Bantel Sensation. I no, ta też bardzo, bardzo ładnie sobie rośnie. Sansa. Dotyka wręcz mi wszędzie tutaj wszystkiego. Nie mogę z tego kota, patrzcie na to. Koteczku. Koteczku, jak ty leżysz. Przerywnik na kota. Dalej moje okno tutaj. No, patyczak. Patyczak tutaj, ja go kocham. On jest cudowny. Jak on tutaj wygląda? Normalnie... cudo, zobaczcie, jak się pięknie zagęścił. Jak on cudownie po prostu wygląda. Coś wspaniałego, mega pięknie. Nawet z okna go widać, super wygląda. A Shenanthus też bezproblemowo rośnie sobie duży. I tu mam jeszcze tego drugiego patyczaka. On był naprawdę mały. A teraz zarasta mi tu doniczkę. Też jest taki fajny, można go dotykać. Ma lekkie włoski. I Sansa... mam muszeń. Zobaczcie. Ona ciągle puszcza mi tutaj nowe. Bardzo, bardzo dobrze u mnie rośnie. Bardzo się lubimy. Fajna roślina. I tak. Idziemy do biura. Tu mam głównie aglonymy. Muszę się nimi trochę zająć. Trochę ostatnio były zaniedbane. I tutaj w biurze nie ogarnęłam tych roślin jeszcze. Nie doszłam do tego pokoju. Ale z pieniążka jestem tu zadowolona. Bo w salonie przymierał, a tutaj wygląda bardzo ładnie. Wypuścił dużo nowych liści. Trochę by go chyba trzeba było dać mu jakiś patyk. Krecik mnie teraz tu będzie męczyć. Ale no zobaczcie, dużo nowych liści, spoko wygląda. Nie ma żadnego problemu. Przyniosłam też tutaj Adamowi moją tą zielistkę. I ona i kwitnie, i wypuszcza maluszki. Także ta zielistka jak zawsze ładnie wygląda. Krytyk, przestań zwracać na siebie uwagę, zostaw kwiatki. I tutaj mam talerz tych moich aloesów. Jak łazi za mną. Część jak widać lekko mi uschła, bo zbyt pomieszałam tą mieszankę, muszę więcej ziemi tutaj dać, już teraz to wiem. No i mam tutaj też haworsję, w tym talerzu sobie radzą super, nie narzekam. I jeszcze jedno wielkie zaskoczenie. Pamiętacie, że ja miałam ogromną, wielką tą dyschidię. Adam mi kupił w Biedronce, ale no, to jest tyle, co z niej zostało tutaj. Ten gruby konar. Więc możecie sobie domyślać się, jak była to wielka roślina. Natomiast później został z tego jeden liść i jeden, który wychodził. No a teraz jest tyle. Jestem z tyłu, tu i jeszcze jeden w drodze. Więc zaczęła rosnąć ta roślina. Postawiłam właśnie koło Adama komputera i on mówi, że dlatego zaczął rosnąć. Dałam zwykłą ziemię, pomieszałam, powiedziałam, że jak będzie rósł, to będzie rósł, jak nie, no to nara. No i zaczął rosnąć. I tutaj jeszcze Adam zrobił mi półkę właśnie. Jak widać, ususzyłam fikusa pomile. I mam tutaj właśnie półkę. Muszę podlać też te rośliny. O, koty. Wszędzie koty. Tamten aloes bardzo ładnie mi rośnie. Gęściutki, pełno młodych. Trochę się zakurzył biedak. Będę musiała go umyć chyba, ale bardzo jestem z niego zadowolona. Piękny jest. Został nam salon i kuchnia i pierwsze, co pewnie Wam się rzuca w oczy, to co ja zrobiłam z tą kalateą. Nie mam pojęcia zielonego, ale zaczęły jej się te łodygi tak wyginać. No i co z tym zrobić? No, że zaczęłam to ucinać, no bo nic z tym nie zrobię. Takie oklapłe. No i dlatego jest taka łysa. I nie wiem, co mam dalej z tym zrobić. Trochę mi jest jej żal. Trochę już się pogodziłam z tym, że może odejść. Więc nie wiem, czekam tak właściwie na rozwój sytuacji. Nie jest chyba przelana, mam nadzieję, że nie jest przesuszona. Właściwie to nie wiem, o co chodzi. Po prostu wygląda źle. Bardzo źle nawet. Te cenanty też tam trochę właśnie tak mi oklapło. Chyba przesuszone było. Ale jak podlewam, to wraca to do normy. Także nie wiem. Dalej tutaj, jeśli chodzi o te moje kaletejki, stromante, to
cały czas w normie. Wiecie, że u mnie ta stromanta od samego początku tutaj sobie ładnie rośnie, bez żadnego problemu. Tutaj też mam tą zroślichę. Trochę tak się biedno rozrosła. Muszę jakoś ją tutaj ładnie ułożyć. No i dobrze, jeśli chodzi o ten kąt, no to mam tutaj właśnie tą princeskę, tak jak mówiłam. Ma trochę więcej różu, ale też nie ma szału. Na górze homalomenę posadziłam, przesadziłam i postawiłam w nowym miejscu. No i marantę lemon lime. Bardzo ładnie wygląda. Trochę się martwię, bo moja zwykła maranta ma przędziorka, dlatego jej tu nie ma. Wyniosłam ją do kuchni i czekam, aż mi przyjdą. Zamówiłam roztocza i mam nadzieję, że te roztocza to zwalczą. Bardzo ładnie sobie radzi ta zroślicha z Jungle Boogie, z różem, ładnie rośnie. I przyniosłam właśnie tutaj tego mojego hastatum, Filka, bo na górze nie miałam właśnie w pokoju dżunglowym, gdzie go postawić. Zajmuje dużo miejsca, jak widać, jest wielki. Pewnie teraz też jest zadowolony, bo stoi koło nawilżacza. Anturium puszcza nowego liścia. Rośnie sobie, jest coraz większy. No i tutaj mam też drugiego melano. Powinien mieć oczywiście podpórkę, ale nie ma, albo na górę go wyniosę na kratkę. Ale ten liść bardzo mnie zaskoczył, wygląda mega ładnie. Poucinałam też moją zroślichę motyld w nadziei, że wróci jej warygacja, ale nie wiem, czy wróci. I tak, reo super. Natomiast to reo nie super, chyba wsadzę do ziemi, bo nie wiem, dlaczego ma takie dziwne liście. Powinna ta roślina być srebrna, a jest taka. Zobaczcie, jak pitaja mi wypuściła pełno korzeni. Fajnie sobie rośnie. I nie wiem, czy właśnie tutaj przelewam, czy przesuszam. Odpadają jej liście cały czas. A do tej pory się dobrze właśnie rozumieliśmy, więc nie jestem pewna. Ale zaskoczenie moje największe tego roku to jest chyba starzec. Kupiłam w Biedronce. Trzeci to jest mój starzec ogółem. I słuchajcie, wypuścił tak długie pędy. No jeszcze nigdy nie udało mi się starca wyhodować do takiej wielkości i gęstości. Jestem mega dumna. Jeśli chodzi o moje oczko małe w głowie, to jest to właśnie filek moonshine. Filek fikus, co ja gadam. I słuchajcie, to jest 11 liść w tym roku. Od końca lutego, początku marca. Więc 11 liści w tym roku. Przypuszczam, że już raczej więcej nic nie wypuści, ale mogę się zdziwić. Natomiast tak, 11 liści w tym roku, bardzo jestem dumna, spodziewałam się najwyżej 4-5, więc no, nie powiem, że nie jestem dumna, jestem bardzo. Dalej, monsterka, no rozwaliła się tutaj, ludzie raczej ją właśnie podziwiają, jest duża, spoko. Nawet chyba tego liścia wypuściła ostatnio, cieszy mnie to. I fikus, bardzo fikus tu się, zobaczcie. Cały ten długi pęd i ten drugi urosło chyba w tym roku, więc zaraz nie będę miała, słuchajcie, miejsca na niego tutaj, bo będzie torował mi przejście i nie wiem, co ja z nim wtedy uczynię. Nie wiem, co ja z tym fikusem dalej uczynię, ale hodowałam tego fikusa od maleńkości, więc mam do niego duży sentyment. Idziemy do kuchni. Przesadziłam z ceramisu tutaj smoczy ogon, to jest chyba trzykrotka, bo taki był biedny w tym ceramisie jakoś, nie do końca mi się to sprawdzało, może za mało nawoziłam, nie wiem. Mam nadzieję, że w ziemi będzie lepiej. Jestem zaskoczona tym reo, bo jak oglądaliście te poprzednie vlogi z końcówki właśnie zimy, początku wiosny, to było mega u mnie słaba roślina, mega brzydka, dużo suchych liści, teraz też tu są, ale jest tak gęsta, że tu się nie da ogarnąć, co jest z czego, jak i w ogóle do czego, jest po prostu buszem, więc bardzo mnie zaskoczyła, wygląda cudownie i mam nadzieję, że tak będzie dalej, bo bardzo mi się podoba to reo. No i dobrze, tutaj jeszcze Adam mi ustawił rośliny na tej naszej półce i tam na górze bardzo ładnie sobie radzi ta różowa trzykrota. Tu mam niżej Mimbo Biltmore trzykrotę i tu mam też
Pamiętacie tego mojego szczawika małego, co zamówiłam? Pink Plum, to jest chyba odmiana. Dajcie znać, jak zimować, bo boję się, że właśnie stracę tą roślinę. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I tu mam jeszcze na górze tą Soleirolię. Bardzo ładnie rośnie, jest ogromna. Tu tak biednie sobie stoją, ale Adam mi to przystawił. Tu stało na wyspie. Nie chcę, żeby mi się gdzieś coś zaraziło od niego, od tej maranty. Powycinałam już liście, które były żółte i brzydkie. Myślałam, że przelewam albo przesuszam, ale nie. Jest tu przędziorek. Na tych ładniejszych liściach jeszcze nie widziałam, albo są pojedyncze sztuki, więc mam nadzieję, że roztocza to zwalczą. Na razie nie stosowałam żadnej chemii. Czekam, aż przyjdą roztocza. Jestem zaskoczona, bo miałam piękną marantę, dużą już i trochę boli. Jest lekki smutek, jeśli chodzi właśnie o marantę. I dalej, słuchajcie, ostatnia roślina już na dziś. Ja tutaj chcę mu ogarnąć jakiś fajny stojak. Moja Sansa... O, tu maluszek wychodzi. Natomiast to jest ta kolekcjonerska z zielonego parapetu i on tutaj chyba będzie stał, ale na stojaczku. Nie chcę, żeby stał na podłodze. Nowy liść właśnie tutaj wyszedł. Piękny, także ukorzeniła się i zaczyna sobie ładnie tutaj rosnąć ta Sansa. Tak. Także to by było na tyle w tym filmie. Zobaczcie, jaka jest mgła, a jest godzina 10. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Buziaki, cześć!